Ta książka o tyle może być ciekawa dla kogoś, kto się interesuje tymi rzeczami, że tam jest pełna jakby ikonografia, pełny zbiór ilustracji, które są kluczowe dla tematu. Ja oczywiście nie powiem Państwu o całej tej książce dzisiaj, bo to co długo trwało. Tak przygotowałem coś, co jest troszeczkę wokół książki, trochę obok książki. No to wiadomo, to ta książka. Może tylko powiem, to jest Masaj, ten pan, i to jest mężczyzna, to nie jest kobieta. I oczywiście Masaj z Kenii. I to jest dodatkowy problem, ponieważ Masaje jako taki lud o tradycjach pasterskich, jednak niszowych, jest w tej chwili właściwie eksterminowany. Przy czym oni sami, bardzo groźni, eksterminowali wcześniej inne ludy, które były ludami nomadycznymi, bo są pasterze. Także jest w Kenii, w Tanzanii oni mieszkają, jest to bardzo skomplikowana sytuacja w tej chwili. Rząd Tanzanii ogranicza ich miejsca takie właśnie do wypasu w sposób bardzo okrutny, ponieważ arabscy szejkowie muszą polować na zwierzęta, na przykład w tych parkach narodowych jak Serengeti. Spotkaliśmy, jadąc zupełnie przypadkiem, grupę właśnie takich Masajów, no i zapłaciliśmy za ten wizerunek. To też podkreślam, że nie jest to kolejny przykład neokolonializmu, czyli nadużywania tych rdzennych kultur, bo te obrazki, jak to Państwo zresztą widzicie, bo to może nie takie wyraźne, na tej książce jest to wyraźniejsze, są pomalowany, bo jest niezwykle malowniczy. I to oczywiście wiele w tej chwili publikacji, które mają jakiś tam charakter etnograficzny, no to używają tych rdzennych kultur twarzy, bo one są przepiękne. To jest jeszcze nie tak bardzo kolorowe, oczywiście Nowa Gwinea, Papua, to jeszcze bardziej kolorowe są te twarze. No i to z reguły bez żadnych pieniędzy, bo ci ludzie w ogóle nie wiedzą, że jakieś takie możliwości, jak prawa autorskie są. A to się zmienia. I właśnie Masaje rozpoczęli rodzaj takiego lobbingu światowego w ochronie imidżu Masaja. I w tej chwili już nie jest tak łatwo publikować twarze masajskich wojowników, ponieważ oni domagają się tantiemów, uważają, że prawa autorskie dotyczą także ludów, które może nie mają legalnie takiego statusu jak europejskie narody, ale są równe, godne szacunku. Pani Halinka powiedziała, że ta książka istnieje w dwóch formach. Dlatego ja tak strasznie nie przyniosłem tych książek dużo i nawet nie zachęcam Państwa do kupowania tego, bo wiem, że to jest drogie. Myśmy równolegle z tą książką rozpoczęli pracę nad portalem, które też długo trwało i uzyskaliśmy od ministra kultury nawet grant na ten portal. Ten portal powstał właśnie w Warszawie, bo jakby głównym sponsorem tego projektu był Instytut Teatralny w Warszawie. Zaczęło się od wykładów, które ja tam miałem i częścią tych wykładów miała być właśnie publikacja. A ponieważ publikacja książkowa się okazała bardzo droga, wyceniono ją na 100 tysięcy złotych przez te ilustracje niestety i prawa autorskie, bo to jest główny problem. Myśmy to w każdej sytuacji musieli właściwie z taką panią, która pracuje w wydawnictwie, bardzo osobiste relacje nawiązywać, żeby ci ludzie się zgadzali, ponieważ to są bardzo duże koszty, czasami 150 euro kosztuje jedna taka malutka odbitka, fotografia, żeby ją można było użyć, ale wtedy po prostu się jako Polacy, że my biedni, że my tutaj nas nie stać. No jakoś tam się udawało, ale to jest wielki problem. No i ta warszawska książka nie wyszła przez tą właśnie wielką wycenę. Natomiast wstaliśmy na taki portal. I tu jest adres tego portalu. Cała ta książka oryginalnie była na tym portalu dostępna. I ten portal, jak Państwo zobaczycie, wygląda w taki sposób. To jest podzielone na dwie części strona. W dolnej części jest ikonografia, ciekawostki. I dolna część podlega nieustannym zmianom. To jak zaraz Państwu opowiem parę takich różnych szczegółów na temat samej treści książki, to jest bardzo bazujące na antropologii, na archeologii, na takich badaniach, które w tej chwili są niezwykle rozwijające się i bardzo właściwie zmieniają tą naszą wiedzę prawie codziennie, co tydzień. Ja jestem podłączony pod różne takie serwisy światowe i codziennie otrzymuję nowinki, które tak naprawdę w pewnych szczegółach modyfikują różne wizje, bo coś odkrywają, czy to nowe kości, czy jakieś kamienie i tak dalej. Więc ten portal jakby jest bardziej aktualną od tej książki, ponieważ mam tam możliwość cotygodniowego, tak mniej więcej sobie taki rytm założyłem, zmieniania i uwspółcześniania. Także ten dolny pasek, on zupełnie nowe treści wprowadza. Kiedy się okazuje, że te treści też ingerują w część główną książki, która jest tu u góry, jak tu Państwo widzicie się u góry, wtedy się ten tekst wyświetla cały, to może sobie czytać. Jeżeli ktoś chciałby sobie to na przykład wydrukować, to jak kliknie sobie na spis treści, to wszystkie rozdziały pojawiają się w PDF-ach.
i tam się wtedy po kliknięciu wszystko można ściągnąć na komputer i sam tekst jest do czytania. I ten tekst jest tym tekstem oryginalnym, który powstał tak gdzieś półtora roku temu, niestety. Więc te wszystkie PDF-y to jest te takie jakby źródło fundamentalne, ta wiedza, którą ja wtedy myślałem, będzie pewna. I to jest mniej więcej ta wiedza, która się mniej zmienia niż te wszystkie drobiazgi, które tam potem dodaję. Natomiast jak ktoś chciałby rzeczywiście być zorientowany w aktualnym stanie wiedzy w różnych tematach, no to radzę właśnie śledzić szczególnie ten dół, ale też, jak mówię, wszystko, co ingeruje w główną treść tej górnej części, również jest tam zmieniane. Także, no i oczywiście, co jest najważniejsze, to jest to za darmo wszystko. I kiedy Państwo tutaj u góry czytacie tekst, to z reguły jest tak, że jest bardzo duża bibliografia. Tutaj około 150 stron to zajmuje sama bibliografia. I to nie jest bibliografia jakby cała, która jest dostępna na ten temat, tylko to jest ta, którą ja używam. Czy to już jest jakiś rodzaj selekcji? Tak dużo jest publikacji na ten temat. Więc ja staram się zrobić taki przewodnik, dla którzy się interesują tym, tego, co jest najważniejsze. I w tym portalu macie Państwo niezwykłą okazję po kliknięciu do wejścia na strony oryginalnych publikacji. I ponieważ to jest antropologia, archeologia, paleontologia, to wiele z tych publikacji jest sponsorowanych przez rządowe agendy i to są darmowe publikacje. Czyli wiele tych artykułów naukowych, które są kluczowe, czasami fundamentalne, totalnie zmieniające naszą percepcję tych rzeczy, one są dostępne w całości, w oryginalnych językach. Podobnie jest z muzeami i różnymi artefaktami, jakieś kości, jakieś zabytki, wazy, inne rzeczy. One wszystkie tutaj są. Przez wejście do muzeum staram się dobrać, jeżeli były różne możliwości, to dobrać takie muzeum, które jest dostępne w internecie, które ma bardzo ciekawy i dobry opis, też komentarz do tych właśnie artefaktów. Także jak ktokolwiek jest zainteresowany jakimś drobnym elementem tej całej wiedzy, którą tu proponuję, to może sobie wskoczyć i właśnie pogłębić. I to, co ja proponuję generalnie, jest rewolucyjne. Tu mam kolegę, który studiuje na kulturoznawstwie, dobrze wie, że my, wrocławskie kulturoznawstwo w tej chwili, jesteśmy czołowym, awangardowym ośrodkiem w Polsce. I to się od dwóch, trzech, czterech dni umacnia, nie? I tak będzie. Będziemy coraz bardziej międzynarodowi, będziemy mieli coraz więcej zajęć w językach obcych, a jednocześnie będziemy zapraszali innych ludzi z tego świata. I ta książka moja, adresowana właśnie do kolegów takich właśnie jak tam siedzący chłopak, to ona ma zachęcić ludzi, żeby wyleźli na chwilę z opłotków i na przykład poszukali czegoś, czy w Polsce, czy w świecie, czy tak właśnie w Himalajach, co by było ciekawe do opisu. Będziemy starali się znaleźć pieniądze, żeby te umożliwić wędrówki, wyprawy. Już w tej chwili jest organizowany i realizowany taki lokalny eksperyment, tygodniowy wyjazd na badania terenowe w okolicach dolnośląskich. Będziemy starali się to właśnie jak najbardziej rozwijać, żeby to kulturoznawstwo było badaniem kultury, a przede wszystkim w moim takim bardzo misyjnym myśleniu, próbą zachowania i udokumentowania kultur ginących, czy to w Polsce, czy na świecie. Stąd taka formuła. No i ten cały projekt, dlatego jest rewolucyjny, ponieważ on się nazywa źródła teatru, a właściwie to jest o źródłach człowieka. I cała moja generalna teza to jest taka, że my jako ludzie to jesteśmy performerzy i jesteśmy urodzeni do performowania, co zaraz wyjaśnię. Mam tutaj, bo myślałem, że będzie więcej dzieciaczków, więc pomyślałem, że wyjaśnię, co to jest teatr i potem powiem Państwu, dlaczego słowo teatr już nie jest w ogóle istotne i adekwatne do opisywania świata. Nawet teatr się nie opisuje słowem teatr, bo to już jest nic nieopisujące tak naprawdę. Teatr wywodzi się z języka greckiego, z takiego wyrazu teaomai, który znaczy przyglądać się i patrzeć. Nie wiem, czy Państwo to widzicie, ja to wyczytam tutaj, ponieważ ten wyraz, ten czasownik przyglądać się, patrzeć, teaomai, on jest początkiem, źródłem wielu kluczowych dla naszej kultury słów. Takich jak na przykład patrzalnia, na przykład posłaniec do wyroczni, widz, ale widz we wszelkich możliwych konfiguracjach, widz w olimpiadzie sportowej, to jest też właśnie teoros. Teoria to jest też wyraz, który się wywodzi z tego czasownika. Czyli, a teoria początkowo to nie było to, co my dzisiaj myślimy jako słowo teoria, tylko to było wysyłanie posłańców. I tych posłańców wysyłanie było w bardzo różnych konfiguracjach. To mogło być wysyłanie posłańców związanych z jakąś polityczną negocjacją, mogło to być wysyłanie ludzi na jakieś festiwale, na sportowe imprezy.
bycie widzem w teatrze to też określono wyrazem teoria i oglądanie, kontemplacja. Kiedy Arystotelesa czytacie i on tam nawołuje do głębokiej refleksji, to on to też nazywa teoria. Oglądanie obrazów gdzieś tam w swojej wyobraźni, to jest też teoria. Czyli zwracam uwagę, że ten wyraz w języku greckim był niezwykle bogaty. Natomiast w czasach Aeschylosa i Sofoklesa, czyli w V wieku przed naszą erą, nie nazywano tej budowli, w której wystawiano sztuki, teatrem. Te słowo nie było w ogóle, bo ono jest późniejsze. Także bardziej nowożytnie używa się ich częściej słowa teatr do opisu tego właśnie zjawiska, jak wystawianie sztuk w tych budowlach dziwnych, niż w antyku. Bo w antyku, tak mówię, to słowo jest bardzo wieloznaczne. Teraz chcę Państwu pokazać dwa przykłady z czegoś, co się odbyło we Wrocławiu podczas festiwalu Brecht. To, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w Teatrze Polskim, który się spalił. I nikt nie wiedział, że ci ludzie, którzy przyjadą z Kerali, będą się bawić żywym ogniem. Strażacy stali przygotowani z tymi gaśnicami, przygotowani do zamknięcia teatru w ogóle, bo bali się, że znowu Teatr Polski spłonie. Bo ten koleś robi dziwne rzeczy. Co tu się dzieje? Otóż sam pan Tulal to jest jeden z najstarszych prawdopodobnie rytuałów ludzkości. My oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który jest najstarszy, ale w tym rytuale zachowały się elementy, które są bardzo wcześnie rozpoznawalne w takiej właśnie ikonografii neolitycznej. To jest taniec węża. Tak to po polsku znaczy sarpan Tulal, skelal. To jest jeden z niezwykłych rytuałów płodności. Ten cały rytuał, który teraz Państwo widzicie, ognia, on służy do oczyszczenia przestrzeni i przygotowaniu spotkania dziewic z wężem. Ludzie niepłodni, ludzie mający problem z dzieckiem, ludzie, którzy chcą zaś w ciążę, albo ludzie, którzy potrzebują na przykład płodną ziemię, zamawiają ten rytuał od setek lat i ten rytuał w swym finale będzie zapewniał tą płodność. Ale całą pierwszą część tego rytuału stanowi oczyszczanie przez ogień. I tutaj Państwo widzicie muzyków, którzy grają na takim instrumencie wina, jednym z najstarszych, jaki jest możliwy, jednostrunowy instrument z smyczkiem. Co się dzieje? Ten pan, który wyczyszczał tą przestrzeń w tym teatrze, pierwszy raz wyjechał z Kerali, robił to pierwszy raz w ogóle poza krajem i on rozumiał, że musi ten teatr wyczyścić. Proszę zwrócić uwagę, on szedł pomiędzy widzów. On mógł całą tą widownię zapalić, gdyby się coś nie udało. Ja tutaj siedzę i filmuję i on mnie walnął tym swoim ogniem, w pewnym momencie w głowę, to tak marzeń przejechał. No, byliśmy lekko, no tak skonfundowani, czym to się skończy, nie? Czy podpali ten teatr, czy nie? Bardzo dziwna sytuacja. Jak to traktować? Prawdziwi kapłani przyjeżdżają z Kerali, występują w Teatrze Polskim, czy w teatrze, i nie tylko Wrocławia, ale i Polski w tej chwili. No i wykonują coś, co oni wykonują na co dzień w bardzo konkretnych kontekstach. Czy jeżeli się to z kontekstu wyjmie, to jest dalej teatrem, zwróćcie uwagę, on po tych ludziach wszystkich chodzi. To jest tylko wstęp. Tu Państwu pokażę, co jest najistotniejsze. Najistotniejsze to jest to. Tutaj, na tej scenie, przez 4 godziny, tutaj ja tego nie nakręciłem, ponieważ tak nie bardzo wiedziałem, jak to, czy to kręcić, czy nie kręcić, bo ja nie mam prawa autorskich do tego, że na razie jesteśmy w podziemiu. Ja pracę to lubię, więc to jest nielegalne, co ja to Państwu pokazuję, chyba że nie uzyskałem od nich zgody, ale pomyślałem, że to warto, bo to jest zupełnie coś niezwykłego. Otóż oni przez 4 godziny usypowali mandalę. I ta mandala bardzo specyficzna, to była mandala z wizerunkiem węża. I ten główny rytuał polega na tym, że te śpiewy, które tu Państwo lekko tam słyszycie, mogę zrobić głośniej, ale to i tak nic wam nie da, bo to trzeba być właśnie z Kerali, z tego ludu, żeby to zrozumieć. Otóż te śpiewy wprowadzają w trans. Dwie dziewice, które tutaj widzicie, zostają tymi śpiewami wprowadzone w trans i one zaczynają takimi dziwnymi ruchami, które mają się kojarzyć z zachowaniem węża, niszczyć tą mandalę, którą przez 4 godziny skrupulatnie piękna, taki wielki, duży wąż. Znaczenie tego jest bardzo oczywiste, to jest spółkowanie z tym wężem. Niszczenie tej mandali jest to stosunek seksualny tych dziewic z wężem. Dlatego bardzo ostrożnie dobiera się te kobiety. One muszą być oczywiście bardzo wrażliwe, żeby móc się poddać tej muzyce, ale też muszą być tam, to się zmieniało. Jak czytałem w różnych opisaniach antropologicznych, to zmieniało się. Czasami żądano, żeby ta dziewczynka była młodsza jak 10 lat. Czasami w tej chwili to się zmieniło i w tej chwili to są generalnie dziewice, ale muszą być niezależne, muszą być młode. No i one są autentycznym transie. Już nie będę Państwu tego całego pokazywał, ale
One rzeczywiście niszczą mandale i w pewnym momencie jest zmiana muzyki i one padają bez ruchu w ogóle. Ponieważ ci ludzie przyjechali do Polski, pierwszy raz w życiu w ogóle wyjechali z tej swojej wioski, więc nie bardzo wiedzieli, co robić w tej sytuacji. No więc jak one padły, no to ludzie zaczęli klaskać, no to coś trzeba robić, nie? No to teraz w końcu, no to tak to poszliśmy, no więc oni zaczęli się nam kłaniać. Ale cały czas zwłoki tych dwóch dziewcząt, że tak przechodzili te dziewczyny i kłaniali się i tak, tak nie bardzo wiedzieli, dziękujemy, nie? Potem ktoś wpadł na pomysł, tam była jedna kobieta wśród tych muzyków, ona podniosła te dziewczynki, one były zanieśnięte. I znowu bardzo ciekawa sprawa, to widzieliśmy na Bali. Przywracanie do rzeczywistości właśnie poprzez pochropienie wodą. Zostały pochropione święconą wodą i nagle były z nami, ale też nie do końca takie były lekko nie w fazie. No i teraz, czy to jest teatr? No jest to problem, jak to nazwać.